Wierzyć czy nie wierzyć? Oto jest pytanie. W sam raz na koniec świata. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje. Kolejny odcinek z serii W sam raz na koniec świata, gdzie przyglądamy się słowom Jezusa, który w Ewangelii Marka, Mateusza i Łukasza rozmawia ze swoimi uczniami właśnie o tym, jak ten koniec świata będzie wyglądać. Mój brat, który tu dzielnie pomaga mi w nagraniach, realizuje je, zwrócił uwagę, że jakiś taki jestem uśmiechnięty w trakcie tych nagrań. No ale to frajda życia z Bogiem i tak naprawdę jak się wczytuje z wiarą w Marka 13, Mateusza 24, Łukasza 21, to te teksty tchną optymizmem. Pomimo okoliczności, pomimo trudnych okoliczności i myślę, że Bogu dziękujemy za to, że daje nam czas, żeby się przygotowywać do czasów trudnych, żeby z tego korzystać. Absolutnie nie chcę traktować tych tekstów lekko, ale Bóg w tym jest. I frajda życia z Bogiem. Więc w poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie o czuwaniu, o nabieraniu ducha, o tym podniesieniu głowy, bo zbliża się nasze odkupienie. Teraz chcę się skupić na tym, co czytamy w Mateusza 24:10, że w czasach ostatecznych, gdy zacznie się ucisk, udręka, trudności, wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Więc w tym czasie zamieszania, w tym czasie ucisku, wojen, trzęsień ziemi, znaków, w czasach bardzo trudnych, gdy powstanie naród przeciw narodowi, miejscami głód, zaraza, ukażą się straszne zjawiska, wielkie znaki na niebie, o tym mówi Łukasz w 21 rozdziale, powiedziane jest, że wówczas wielu zachwieje się w wierze. No więc skoro wielu zachwieje się w wierze, to zadbaj już teraz, żeby Twoja wiara była mocna. Żeby Twoja wiara była mocna. Dlaczego? Dlatego, że nikt tego nie zrobi za Ciebie. I skoro mamy tutaj taką wskazówkę, to zadbajmy o to właśnie, żeby wiara. Co to jest wiara? List do Hebrajczyków w 11 rozdziale uczy nas, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, dowodem tego, czego nie widzimy. Wiara to jest to zaufanie, które kierujemy względem Boga, kierujemy ku Bogu, ku Jego Słowu, wierząc w to, co zrobił. Wiara, czyli pewność, przekonanie. I z kolei list do Rzymian uczy nas, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Więc jeden z elementów, które możemy non-stop wykonywać, również w tym kontekście końca świata, który kiedyś nadejdzie, czy to w formie końca mojego życia, mojej osobistej śmierci, czy to w formie jakichś wydarzeń, właśnie nazwijmy je ogólnie apokaliptycznych. Na pewno mocna wiara jest tym elementem, który przyda się. Dlaczego? Dlatego, że Bóg uczy nas życia wiary. On jest duchem, on jest niewidzialny, ale stworzył świat fizyczny i zaprosił nas do tego życia w świecie fizycznym, żebyśmy żyli tutaj fizycznie, ale jednocześnie duchowo. Bóg szanuje to, co materialne i to, co niematerialne. I my, jako ludzie, jesteśmy tym wspaniałym połączeniem. Pamiętacie może, a jeśli nie, to jakiś czas temu mieliśmy taki, myślę, bardzo ważną serię odcinków Duch, Dusza, Ciało, poświęconych temu, jak jesteśmy stworzeni, zbudowani na podobieństwo Boga. Więc to życie wiary, życie zaufania niewidzialnemu Bogu jest możliwe, gdy Słowo Boże jest obecne w Twoim życiu. Bo to Słowo Boże uczy nas, ono daje nam tę pewność. Jak? Pokażę Wam taki bardzo prosty sposób. Otwieram na przykład Psalm 46 i początek Psalmu 46 to są takie słowa: Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Łatwo u Niego znaleźć pomoc w trudnościach. Więc się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza.
To jest fragment psalmu, który lubimy bardzo rodzinnie, modlimy się nim, powtarzamy go sobie w różnych sytuacjach, większych i mniejszych, bo zobaczcie, on się zaczyna od cudownego stwierdzenia, że Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Kiedy rozmawiam o tym z moimi dziećmi, to często sobie tak to rymujemy, skandujemy, że Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. 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 I zobacz, że kiedy zatrzymasz się na tym słowie, na tych słowach, to jak one cudownie budują twoją wiarę. Wow! Bóg. Nawet w kontekście końca świata. Tu chodzi o Boga. Tu chodzi o spotkanie z Nim. A ten psalm uczy mnie, że Bóg jest dla mnie ucieczką i mocą. On jest. On jest, czyli jest obecny. Jest dla mnie, czyli moja wiara jest wiarą osobistą, jest też wiarą, którą przeżywamy w Kościele, we wspólnocie. Bóg jest dla nas. Bóg jest dla mnie, Bóg jest dla nas. On jest dla nas, dla ciebie też. Ucieczką i mocą. Czy tak go traktujesz? Czy odkryłeś już to, że Bóg jest ucieczką i mocą? Nie jest negacją rzeczywistości, ale jest kimś, do kogo mogę się uciec, do kogo mogę się zwrócić, żeby tę rzeczywistość przeżywać. Zobaczcie, jak już to jedno zdanie, kiedy zaczynamy się nad tym zastanawiać, jaką ono rodzi wdzięczność, jaką powoduje siłę, przekonanie, że mój Bóg jest dla mnie ucieczką i mocą. A czytamy dalej. Łatwo u Niego znaleźć pomoc w trudnościach. Zdanie absolutnie niezwykłe. Czy znasz takiego Boga? Boga, u którego łatwo znaleźć pomoc w trudnościach? Ja przez wiele lat mojego życia byłem przekonany, że Boga muszę przekonywać, żeby zwrócił na mnie uwagę, żebrać u Niego jakichś łask, w ogóle przekonywać Go w mojej niegodności, że się do czegokolwiek nadaje. Totalnie nie znałem Ewangelii. Totalnie nie wiedziałem, co zrobił dla mnie na krzyżu Jezus Chrystus, że On na krzyżu już zapłacił za moje grzechy, choroby, ubóstwo, że obdarza mnie swoją łaską, że przez wiarę w Jezusa ja przyjmuję Bożą godność, godność Bożego dziecka. I w związku z tym mogę wyznawać, że przez wiarę w Jezusa łatwo u Boga znaleźć pomoc w trudnościach. Bo ja jako wierzący w Jezusa mam dostęp do Boga Ojca. Więc Bóg jest dla mnie ucieczką i mocą. Łatwo u Niego znaleźć pomoc w trudnościach. Łatwo. W trudnościach różnych. Wiecie, testujemy to jako Niko 5, jako rodzina, kiedy zgubią się klucze, kiedy zawieruszy się ulubiona temperówka, kiedy potrzebna jest latarka, a nie wiadomo, gdzie ją położyliśmy. Oczywiście zawsze jest na miejscu. Znacie tę sytuację. Ale doświadczamy tego i w sytuacjach, kiedy atakuje nas choroba, kiedy pojawiają się jakieś wyzwania finansowe. Wtedy wyznajemy to słowo: Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo u Niego znaleźć pomoc w trudnościach. I ciąg dalszy, więc się nie boimy. I tutaj w kontekście Marka 13, Mateusza 24 i Łukasza 21 jest też bardzo jasno powiedziane, od tego w ogóle Jezus zaczyna. Nie trwóżcie się, nie bój się. Nie bójcie się, nie lękajcie się. No ale jak się nie bać? Coś musi we mnie być, nie może być próżni. A no niech będzie wiara. Niech będzie wiara. Bo kiedy czyta się Ewangelię, to w kilku co najmniej miejscach widać, jak Jezus uczy, że wiara jest przeciwieństwem strachu. Jak chociażby wtedy, kiedy uczniowie boją się burzy, a Jezus z wiarą gasi ten sztorm, ucisza go i mówi: czemu się boicie, jakże wam brakuje wiary? Więc kiedy masz wiarę, kiedy używasz wiary, kiedy myślisz z wiarą, wypowiadasz słowa wiary i działasz z wiarą, to usuwa lęk. To zabiera lęk. Kiedy wierzysz w to, że jesteś przez Boga kochany, kiedy tej miłości doświadczasz, to ta miłość też usuwa wszelki lęk. Więc wiara jest tym elementem. Zaufanie Bogu, zaufanie Jego Słowu, zaufanie temu, co dla nas zrobił, jest czymś nieodzownym. Również kiedy myślimy o końcu. Jakkolwiek ten koniec ma wyglądać. Duchu Święty, zapraszamy Cię, pomóż nam przerobić te lekcje.
Uczyń nas ludźmi wiary. Rozkochaj nas na nowo w Twoim Słowie, żebyśmy karmili się Nim każdego dnia, żebyśmy codziennie ćwiczyli te duchowe mięśnie. Po co? Po to, żebyśmy byli przygotowani w momencie, kiedy będzie trudno, kiedy zaczną się trudności, a nawet no, ten rok 2020 pokazał, że pandemia spadła na nas, kiedy nikt się jej nie spodziewał. Nawet jeżeli to ma być dopiero początek boleści, to tym bardziej ucz nas wiary, ucz nas silnego zaufania Tobie. I dziękujemy Ci, że jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak jest. Tyle na dziś. Frajda życia z Bogiem, zawsze i wszędzie, mimo wszystko. Do zobaczenia i usłyszenia już niedługo przy kolejnej okazji.